Witam serdecznie, Bogusz Kasowski. Zaczynamy surowcowe info w poniedziałek, 15 czerwca. I zaczynamy od rynku ropy, ponieważ irańska agencja prasowa poinformowała, że siły morskie Iranu są przygotowane do ataku na amerykańskie statki handlowe w Zatoce Perskiej, w Zatoce Ormiańskiej, na wypadek sytuacji, w której amerykańska marynarka wojenna, czy też ogólnie Stany Zjednoczone, starałyby się w jakiś sposób przeszkodzić irańskim tankowcom dostarczającym benzynę do Wenezueli, tak, w wykonywaniu, no, wpływaniu, tak, czy wpływaniu do Wenezueli, czy wypływaniu z Wenezueli, to Iran jest gotów odpowiedzieć na tego typu działania w sposób jak najbardziej bezpośredni. To oczywiście element kolejnej eskalacji, tak, w tym momencie oczywiście mowa jest o sytuacji, w której dwa kraje obłożone sankcjami amerykańskimi współpracują ze sobą i by tutaj oczywiście no, realizować się tak naprawdę pierwotne potrzeby, bo nie ma tutaj mowy o handlu, który wspiera bardzo mocno dany kraj, tylko mowa tutaj o krytycznych dostawach, no bo jednak benzyna jest jednym z krytycznych surowców, a tej w Wenezueli brakuje. Natomiast oczywiście jest to temat mocno polityczny, tak? On będzie miał swoje przełożenie, bo jeżeli dojdzie do jakichkolwiek zamieszek zbrojnych pomiędzy irańską marynarką a jakimkolwiek statkiem handlowym, no to możemy się znowu spodziewać jakiegoś co najmniej krótkotrwałego wystrzału cen ropy. Pod kątem oczywiście plotek, że dojdzie do kolejnej eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej, być może kolejnej wojny w Zatoce Perskiej. Natomiast jeżeli chodzi o sam rynek surowców ropy naftowej, to chciałem zwrócić uwagę, bo zobaczcie, co się wydarzyło tutaj w tym miesiącu, tak, że doszliśmy do poziomów FIBO, zatrzymaliśmy się i wróciliśmy poniżej bariery 40 dolarów, tak, ta psychologiczna okrągła wartość 40 dolarów, drugą granicą było FIBO 43. Ja natomiast bym chciał zwrócić uwagę, że tutaj wcześniej, zobaczcie, mieliśmy wyznaczony jakiś target, tak, on był oczywiście na maj, natomiast chcę go przenieść na bieżące i zobaczcie, co się wydarzyło. Wydarzyło się praktycznie dokładnie w punkt to, co było, tylko po prostu odrobinę innym czasie. Natomiast okazało się, że ten przedział 40-42, tak, był troszkę za mały o dolara, tak, natomiast generalnie pokazał, co się wydarzyło, że w tym miejscu faktycznie doszło do dużej liczby transakcji, do dużej liczby tutaj obrotu na tym rynku, tak. Widzimy, że te obroty nie są może jakoś bardzo wysokie, tak, natomiast to pokazuje, że rynek nie miał siły, żeby rosnąć, tak, że ta przewaga kupujących przy małych obrotach, relatywnie małych, 250 tysięcy baryłek dziennie, tak, gdzie wcześniej te obroty potrafiły sięgać 300-500 tysięcy ze spokojem, więc to są takie przeciętne obroty, a jednocześnie one nie wystarczyły w żaden sposób, żeby tutaj jednak ten rynek podbić bardziej, tak, w jedną lub w drugą stronę, co pokazuje, że na tym rynku wciąż jest ten obrót jest dość niewielki. W tym kontekście, że nie ma jednostronnej przewagi ani byków, ani niedźwiedzi. Oczywiście, tutaj jasne. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tutaj, znaczy tak, pierwszy dołek, drugi dołek, trzeci dołek, czwarty dołek. Tu już brakło, tak, i jest piąty dołek, jest oczywiście wyżej od poprzedniego dołka. Natomiast raczej wygląda to już na zamianę z odwrót od jakiejś tutaj sekwencji, tak, czy tam trendu. Natomiast na samym rynku ropy, no to niestety, w tej chwili nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja, ponieważ wszyscy zaczynają się obawiać drugiej fali koronawirusa. Więc niezależnie od tego, czy jest koronawirus prawdziwy, czy nie, rynki to wyceniają, więc dla nas, inwestorów, to jest niestety informacja, że my musimy jednak zwracać na to uwagę niezależnie od naszych własnych poglądów, bo jednak myślenie życzeniowe, że my uważamy, że coś jest fałszywe, bo nie istnieje, nie znaczy, że to rynek nie będzie wyceniał, tak, że rynek będzie słuchał naszego głosu, a nie tych oficjalnych danych, które jednak pokazują po prostu wprost. Popyt jest niższy. Tak, oczywiście on w miarę się odradza, tak, natomiast w pewnych sytuacjach tutaj jest kwestia zmniejszonego zapotrzebowania, tak? I tutaj oczywiście najlepsze przykłady, tak? Kolejny tydzień spadku liczby odwiertów w Stanach Zjednoczonych, tak? Odwiertów roponośnych, kolejne 5 sztuk.
279 pracujących platform wiertniczych. To jest cały czas spadek 70% rok do roku, więc tutaj widzimy, że podaż spada ze względu na niskie ceny. Jednocześnie import ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych przez Koreę Południową spadł o ponad 33% rok do roku w maju. Import z Arabii Saudyjskiej w tym samym okresie się odrobinę podskoczył, bo podskoczył ponad 15%. Natomiast sumaryczny import ropy naftowej przez Koreę w maju, gdzie Korea już ma dość stabilną liczbę, tak? Korea Południowa ma 11 tysięcy przypadków koronawirusa i ta liczba rośnie, ale rośnie bardzo jednostkowo. Więc mamy tutaj fantastyczny przykład gospodarki, która już powinna się odradzać tak naprawdę, podobnie jak Chiny. Natomiast ten import w maju tego roku był niższy o 6% rok do roku względem maja ubiegłego roku. Więc to pokazuje, że nawet tak potężne gospodarki, bo Korea w końcu południowa jest w końcu piątym na świecie importerem ropy naftowej, no to pokazuje dobitnie, jak kiepska jest sytuacja na tym rynku, tak? Dobre wiadomości za to płyną z Chin, gdzie przerób ropy naftowej w maju wzrósł do 13,63 miliona baryłek. To jest 8% wzrost rok do roku, tak? Czyli w ubiegłym roku tak naprawdę w okolicach tego szczytu wojny handlowej mieliśmy też bardzo wysoki przerób i jednocześnie mamy w tej chwili wyższy przerób niż wtedy podczas wojny handlowej, to jest dobre. Pod względem ilości przerobionej ropy to w maju 2020 jest drugim rekordowym wynikiem po grudniowym przerobie, który był wyższy. Natomiast niezależne rafinerie pracowały w maju z wydajnością na poziomie 76% swoich mocy przerobowych. Niezależne chińskie rafinerie odpowiadają za około 30% przerobu ropy naftowej w Chinach, więc jest to no, też dość istotna część, tak? Gdzie warto podkreślić, że kilka rafinerii przechodziło w maju w remonty i prace konserwacyjne, pozbawiające rynek możliwości przerobu 660 tysięcy baryłek dziennie, więc ta wartość tak naprawdę mogłaby być w maju jeszcze wyższa, być może będzie ona jeszcze wyższa w czerwcu, ale aczkolwiek pamiętajmy, że Chiny, mimo że są potężnym rynkiem, to nadal są jednym rynkiem, tak? To jest jeden rynek zbytu, który oczywiście odpowiada za ponad 10% światowego popytu na ropę, ale nie możemy tutaj opierać całej gospodarki na, czy wyceny na tym właśnie tylko i wyłącznie rynku. Pozostając oczywiście w surowcach energetycznych, sytuacja na gazie ziemnym. Zmienię tutaj odrobinkę ten kolor na coś dużo bardziej widocznego dla Was, żeby to było te zakresy, które tutaj mamy wyznaczone, żeby one mogły tutaj być dla Was bardziej widoczne. Ponieważ te ceny, zobaczcie, że zaczynają powoli sięgać tych niższych poziomów, tak, tych poziomów, zbliżać się do tej strefy. Mieliśmy tutaj bardzo masakryczny w sumie pin, który nam zrobił 10 czerwca na gazie ziemnym, gdzie mimo, że tych niskich cen, mimo prognoz pogody, które są na ciepłe w najbliższym czasie, to jednak liczba aktywnych odwiertów gazowych w Stanach podskoczyła do 78, o 2 sztuki w ciągu tygodnia. Więc tutaj pojawił się jakby tutaj odrobinę ostrożniejszy oczywiście optymizm ze strony dostaw gazu i takie są prognozy, że w ciągu 2-3 tygodni ta pogoda powinna na tyle się zrobić ciepła, że ludzie zaczną podkręcać klimatyzatory, czyli wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Efekt oczywiście zwiększone zużycie gazu. Zwiększone zużycie gazu oczywiście przekłada się na teoretycznie oczywiście wyższe ceny. Te ceny oczywiście są też mocno uzależnione od zapotrzebowania reszty świata. Tutaj wiemy, że te ceny spotowe na dostawy LNG w Azji na lipiec są pozostały w zasadzie nienaruszone. W tydzień po tygodniu tak mamy tam nadal 2,1 dolara za 1 MMBTU. Sierpniowe dostawy są odrobinę wyżej wyceniane 2,2-2,3 dolara. Z kolei jednak kluczowy tutaj odbiorcy gazu ziemnego w Azji mają bardzo wysokie stany magazynowe, przez co odraczają kolejne dostawy, przesuwają je w czasie, co oczywiście będzie się przekładało na wyższe ilości tutaj gazu u producentów, czyli mniejszy popyt, tak? Wiemy o tym, że KOGAS, Korea Gas Corporation, odroczyło co najmniej 16 ładunków, a niektórzy mówią nawet o 30 dostawach gazu ziemnego ze względu na swoje stany magazynowe, czyli jest to nadal bardzo, bardzo wysoka liczba. Tutaj musimy to niestety brać pod uwagę. Musimy także wziąć pod uwagę, że
wydobycie gazu ziemnego w Chinach, tak, również jednym z największych odbiorców gazu ziemnego na świecie, w maju tego roku wyniosło 15,9 miliarda metrów sześciennych, co oznacza prawie 13% wzrost rok do roku. I może tutaj być to też czynnikiem, który będzie oczywiście zmniejszał zapotrzebowanie na importowany gaz ziemny, bo tutaj PetroChina i Sinopec postanowiły nadać priorytet instalacjom i wydobyciu gazu ziemnego w Chinach, temu lokalnemu wydobyciu, by przerzucić się na mniej emisyjne źródła energii, tak, od węgla, tak, to oczywiście mowa o emisji gazów cieplarnianych, o emisji CO2, tak, więc może być tutaj, że te ceny w Stanach będą nadal spadać z tego względu, że jeżeli będzie rosło lokalne wydobycie gazu w Chinach, bo wtedy po prostu będą oni mniej importować, więc tutaj warto to też będzie wziąć pod uwagę w perspektywie trochę dłuższej, tak, natomiast w bazie bieżącej, no widać, że nie ma tutaj potencjału, żeby się zatrzymać. Zobaczcie, że mieliśmy tutaj taką granicę 1,83 dolara, ona została już naruszona 10 czerwca i została potwierdzona w piątek, to naruszenie, tak, zeszliśmy na 1,815, no i tutaj poniedziałek też zaczynamy od spadków, tak, mieliśmy lukę w górę, ona została domknięta i spadamy dalej, tak, na 1,8. To jeszcze nie jest ten moment, żeby szukać longów, bo po prostu fundamentów nie ma. Spodziewają się analitycy longów, ale gdzieś w okolicach przyszłego tygodnia najwcześniej, właśnie w momencie, w którym zacznie być rosnąć zapotrzebowanie na najróżniejsze właśnie tutaj, najróżniejsze tutaj oczywiście urządzenia chłodzące, tak, używające więcej energii. Jeżeli chodzi o rynek miedzi, zobaczcie, co się wydarzyło. Wycena 5600, która została tutaj, 5775, którą tutaj mamy wyznaczoną jako tą górną, została naruszona, ale kolejnego dnia, w ubiegłym tygodniu, została sprowadzona cena w dół. Tak, w środę mieliśmy przebicie tego poziomu, w czwartek sprowadzenie tej ceny w dół i jesteśmy poniżej 5775, czyli tej strefy, tej granicy, która nam powstrzymywała w lutym wzrosty cen miedzi. I no, powinno teoretycznie być tutaj oczywiście pozytywnie, ale zobaczcie, że mamy informację, że w ubiegłym tygodniu spadły zapasy miedzi w magazynach szanghajskich, spadek ponad 8% tydzień do tygodnia. Również warto pamiętać, że chilijskie związki zawodowe górników żądają, aby tutaj rząd nakazał firmom wydobywczym, firmom górniczym większą przejrzystość w raportowaniu przypadków koronawirusa, a także rewizji przeglądu środków bezpieczeństwa w kopalni po tym, jak kolejni górnicy mają potwierdzone przypadki koronawirusa, czyli że po prostu wprowadzone środki bezpieczeństwa nie działają. Tu oczywiście, jeżeli chodzi o Chile, to jest mowa o Codelco, o BHP Group i Antofagaste, czyli trzy te największe spółki, które mają największe kopalnie w Chile, jeżeli chodzi o miedź. Natomiast Chile jest oczywiście tym zagłębiem miedziowym świata, więc wszelkie problemy z podażą z tamtego regionu powinny być pozytywnie odbierane przez świat, chyba że oczywiście ta podaż nadal będzie się zmniejszać w mniejszym stopniu niż popyt, więc wtedy będziemy mieli bardziej techniczne, spekulacyjne strzały niż postawione mocno fundamentalnie. W tej chwili według danych mamy, że w Chile no niestety jest bardzo kiepska sytuacja, bo w przeliczeniu na milion mieszkańców to choruje ponad 9100 osób na każdy milion i jest to trzecia wartość, jeżeli chodzi o świat, tak, podsumowanie z ubiegłego tygodnia, tak, więc sytuacja w Chile jest bardzo poważna pod tym względem, więc tutaj żądania związków zawodowych nie są wcale takie pozbawione sensu i racji. Pytanie, co z tym oczywiście zrobi rząd, co z tym zrobią te największe firmy wydobywcze. Natomiast sama sytuacja cenowa na miedzi, no to w tej chwili mamy bardzo wąski zakres, tak, pierwsze wsparcie to jest właśnie tutaj 594 dolary, tak, czyli około 35 dolarów poniżej aktualnej wyceny i opór przy 5775 dolarach, tak. Kolejny spadek, no to oczywiście 5357, to jest kolejne wsparcie dla ceny. Zobaczymy, czy do tego poziomu dojdziemy. No mamy szansę, tak, bo jednak popyt spada. Jeżeli teraz jeszcze by się miała troszkę podaż podłamać ze względu na koronawirusa, nie wiadomo na jak długo, bo to jest ta kwestia, nie, że wycena tutaj będzie szła
nie ze względu na to, że spadnie podaż i wtedy powinniśmy mieć podbitkę ceny, tylko będzie podbitka ceny, jeżeli będzie ryzyko, że ten spadek podaży będzie dłuższy niż takie rozmrożenie gospodarki na całym świecie, w pozostałych regionach świata będzie trwało, tak? Bo ono oczywiście teoretycznie trwa w wielu regionach, zwłaszcza w Europie czy w Azji, w niektórych częściach Azji. Natomiast jeżeli ono będzie miało być trwać dłużej niż spadek podaży ze względu na chorobę w Chile, to nie będzie reakcji na cenach. Jeżeli z kolei będzie się prognozowało, że sytuacja w Chile jest wciąż w fazie wczesnego rozwoju, a najprawdopodobniej jest tak, ja uważam, patrząc po tych liczbach, jakie są podawane, to prawdopodobnie te ograniczenia podaży będą dłuższe niż spadek popytu na świecie. I wtedy dopiero będziemy mieli tą reakcję pozytywną na cenie, czyli podbicie tej ceny, no, z tych poziomów, na których cena będzie, kiedy sobie to świat uświadomi. Więc to jest sytuacja na tym rynku metalów przemysłowych. Oczywiście nie możemy zapominać też o złocie. Gdzie jest złoto? Jest tutaj złoto. I w złocie oczywiście widzimy, że ceny powróciły powyżej 1700 dolarów, tak, i walczą z tym przedziałem 1700-1750. No i patrząc po tym, co się tutaj dzieje, tak, wcześniej wygląda na to, że spokojnie możemy zakładać, że będziemy schodzić do 1680 i wracali do 1750. To jest oczywiście wycenianie tego już wspomnianego dzisiaj ryzyka drugiej fali wirusa i wtedy może się zdarzyć oczywiście, że ten rynek będzie jak najbardziej tutaj nam rósł dalej. Natomiast w tej chwili same te wyceny złota nie są ani atrakcyjne, ani nieatrakcyjne, bo jednak wciąż myślę, że trzeba zakładać, że ten świat będzie chorował dalej. Więc tu oczywiście pytanie do inwestorów, jak się na to zapatrują. Czysto spekulacyjnie patrząc w złoto, jest w tej chwili ciężko się wbić w tym momencie, bo jesteśmy tak naprawdę po środku tych stref, tak? Pierwszy punkt wejścia to jest oczywiście dotknięcie 1700 dolarów, licząc na odbicie tego typu, tak? Jakie tu miało miejsce pod koniec maja, 27 maja. Jeżeli nie, zejście do 1680-1675, czyli tych poziomów FIBO, i wtedy szukanie longa, tak, czy ze zlecenia oczekującego, czy też nie. Z czego, jak pokazują tutaj przykłady, warto będzie ponawiać tą pozycję, jeżeli będziemy mieli tego typu świeczki, bo jednak widać, że potrafią naruszyć tą strefę, żeby wybić i dopiero później ruszyć w odpowiednim kierunku, tak? Ale wtedy jest perspektywa spokojnie na 50-60 dolarów w górę. Z kolei, jeżeli chodzi o takie wiadomości, to London Bullion Market Association, która oczywiście wydaje akredytację dla tutaj rafinerii, dla mennic, dzień na podstawie której duże banki inwestycyjne zazwyczaj współpracują tylko z tymi właśnie akredytowanymi przez LBMA instytucjami, będzie badała medialne zarzuty skierowane przeciwko australijskiej mennicy Perfmint, że przetwarza złoto pozyskane od drobnych górników z Papui Nowej Gwinei, którzy zmuszają do jego wydobywania dzieci i wykorzystują również tęć, która narusza oczywiście standardy środowiskowe. W przypadku potwierdzenia tych nieprawidłowości akredytacja dla tej największej przecież australijskiej mennicy może zostać cofnięta. Z kolei sama mennica twierdzi, że spełnia wszystkie wymogi regulacyjne LBMA, więc tutaj myślę, że sprawa będzie rozwojowa. Sam proces LBMA to jest 11-etapowy proces śledczy, więc tutaj trochę czasu nam jeszcze zejdzie, zanim dostaniemy pełny zakres informacji z tego właśnie rynku. Tutaj pewne informacje dotyczące złota oczywiście, czy innych surowców, tak, gazu, ropy i innych, będzie można znaleźć na stronie surowcowej info, gdzie zapraszam. My jeszcze mamy chwilę w programie, więc spojrzymy sobie na rynek kawy, który zaczyna nam dotykać dna strefy wyznaczonej przecież już bardzo, bardzo dawno temu, tak. Widzimy, że ta strefa zostaje naruszona 97 centów, tak, i pytanie, co będzie dalej, tak? Widzimy, że ta strefa na wykresie dziennym jest tak naprawdę ważna od trzeciego kwartału 2018, czyli przez większość tutaj 2018, większość 2019 roku poruszaliśmy się w tej strefie.
Wyszliśmy z niej na przełomie pierwszego, drugiego kwartału dołem i później wyszliśmy na sam koniec czwartego kwartału górą, tak, na 140 wyskok i powrót do tej strefy. Jak widzimy, ta strefa w przedziale 95, 110, 112 jest jak najbardziej strefą w tym momencie obowiązującą, więc możemy zacząć powoli technicznie szukać jakiegoś longa na kawie, ale niestety tylko technicznie, ponieważ fundamentalnie tutaj są pewne zmiany. Pierwsza zmiana to jest globalny eksport, który w tym sezonie ma wynieść 112 milionów 60 kilogramowych worków. To jest prawie 3% spadek względem poprzednich prognoz, wynikając oczywiście z pandemii koronawirusa. Tak, wielokrotnie mówiliśmy o spadku popytu i teraz pytanie, co z tym eksportem z krajów Ameryki Południowej, które teraz są tym bardzo zapalnym punktem, jeżeli chodzi o koronawirusa. Natomiast negatywną bardzo informacją dla cen jest to, że globalne zapasy kawy na koniec przyszłego sezonu 2020-2021 mają wzrosnąć do prawie 42 milionów 60 kilogramowych worków. Również produkcja ma w przyszłym sezonie wynieść ponad 176 milionów worków i to jest prawie 5,5% wzrost produkcji z sezon do sezonu. A wzrost importu przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone ma w tym okresie wzrosnąć odpowiednio o 4,21% i 8% sezon do sezonu, ale jednocześnie te zapasy będą rosły, więc tutaj to nie jest dobra informacja i wciąż fundamentalnie ta kawa ma prawo zsunąć się niżej. Czyli czego szukamy, tak? Dwa poziomy dołków. Pierwszy poziom dołków i narysujemy go sobie. Tak, potencjalnych, z czego nie jest to moment, w którym ja bym szukał shorta. Czekamy na moment wejścia na rynek, natomiast nie jest to, że czekamy z wysoką pewnością, że sięgniemy tych dołków. Czyli mamy tutaj pierwszy poziom dołka w okolicach 93 centów za funt kawy i później dołki wieloletnie, tak, czyli tutaj już jest to poziom 88 centów za funt, więc myślę, że tutaj to są te elementy, te dwa poziomy, na które musimy zwracać uwagę. I gdzieś po naruszeniu co najmniej tego górnego, to jest pierwszy moment, w którym będziemy szukać longa, ewentualnie jak cena zacznie nam zawracać, żeby pozostać w tej strefie 95-112, z czego fundamentalnie nie ma do tego podstaw, więc jeżeli będzie, to musimy mieć rękę bardzo mocno na pulsie i tak naprawdę prowadząc pozycję, wtedy powinniśmy jak najszybciej zabezpieczyć się przed stratami, czyli po prostu zrobić sobie break-even. To jest efekt, no niestety, sytuacji, jaką mamy na rynku. Oczywiście podobna sytuacja jest również na rynku cukru, który nam zawrócił od tych 12,25. Tu również widzimy piękne przebicie FIBO. Był atak na FIBO, zatrzymanie, próba ataku ponowna i znowu zejście, tak? Więc tutaj też widzimy, że nie ma zbyt dużego potencjału. Zobaczcie, jak wielkie, większy tutaj obrót się pojawił na ten obrót największy od 3 miesięcy. Na tym ataku, tak, na tym ataku, czy na, nie, przepraszam, dzień później, tak, tutaj jak duży obrót się pojawił, który nam gdzieś oczywiście, 9.9, który nam tutaj oczywiście pokazał, że jednak nie ma tej siły, żeby przebić ten poziom, bo ktoś to jednak mocno sprzedawał. Kolejny dzień, kolejny dość duży obrót względem poprzednich dni. Atak się udał na ten poziom 12,25, jednak kolejnego dnia został już na jeszcze mniejszym obrocie wrzucony w dół, więc bykom po prostu skończyło się paliwo. Natomiast brazylijskie cukrownie w pierwszych dwóch miesiącach nowego sezonu wyprodukowały 8 milionów ton surowego cukru i to jest prawie ponad 66% wzrost sezon do sezonu. To jest oczywiście wynik niskiego popytu na etanol, który w tej chwili wynosił w maju minus 30% rok do roku. Tak więc spora różnica. Produkcja etanolu w Brazylii w maju wyniosła 1,81 miliarda i to jest 16% mniejsza produkcja. Czyli mamy popytu mniej o 30%, produkcja spadła zaledwie 16%. Więc jest szansa, że duże zapasy etanolu sprawią, że kolejne cukrownie przerzucą się na cukier. A to jest niestety kolejna negatywna informacja dla cen tego właśnie surowca. I jeszcze na sam koniec rynek kakao, gdzie jak widzimy pozostaje on tutaj w pewnej strefie,
A przetwórstwo ziaren kakaowca na wybrzeżu Kości Słoniowej do końca maja wyniosło 377 tysięcy ton i to jest 3,5% wzrost sezon do sezonu, tak? Więc widzimy, że tutaj też nie ma pozytywnych informacji, a kakao jest tak samo zagrożone spadkami popytowymi jak kawa, czy etanol, czy inne surowce, które są no niestety dotknięte tymi właśnie problemami związanymi z koronawirusem. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego, udanego popołudnia rynkowego i oczywiście kolejne surowcowe info w środę o 14.